Lecimy w teren. Trochę popadało, było to jak sam skurwysyn. Łąki polowe. Możemy sobie tutaj pójść. Idziemy tędy. Mam nadzieję, że mnie tu żadne dziki nie dopadną dzisiaj, ani inne ustrojstwo. Fajnie, ciepło, przyjemnie. Jakieś 6 stopni. Pchanie się w chaszcze to chyba średni pomysł, no ale dobra. A na razie kończymy. Jeszcze raz jesteśmy na miejscu. Butelki do rozstrzelania już są przygotowane, widzę ładnie. Pozostałość po ostatnim ognisku. Trochę rozpiździel. Dobra, trzeba zacząć od zebrania drewna. I zaraz lecimy dalej. No, ogień się powolutku... Goddammit. Powolutku rozpala. Okej, także jakoś dzisiaj przeżyjemy. Jest fajnie. Trochę czasu mi zajęło tutaj pozbieranie patyków. Nie będę pokazywał, jak się ognisko rozpala, no bo na ten temat powstało już milion filmów. Każdy wie, o co chodzi. Trzeba dobrze przygotować małe kawałki drewienka, żeby się rozpaliły. Nie rzucamy wszystkiego na pałę, bo się nie rozpali. Tylko powolutku, delikatnie układamy. I to się zaraz fajnie rozpali. No i fajnie. Jeszcze taka jedna mała uwaga. Jak mamy taką swoją magiczną miejscówkę w terenie, jak ja, gdzie w zasadzie rzadko kto tutaj przychodzi, przy rozpalaniu ogniska, jak kończymy imprezę, zostawmy sobie takie ścinki drewna gdzieś tu porozrzucane. To sobie będzie leżało, raczej myszy tego nie zjedzą. No i przy następnej wizycie mamy dużo ułatwione zadanie, no bo już jakieś tam drewno mamy przygotowane. O, jak fajnie. No, jakieś takie, nawet taka drobnica właśnie. To łamiemy na malutkie kawałki, później sobie to już jest fajnie wysuszone. I rozpalenie ogniska to jest moment. No. A tak poza tym, to jest ciemno. Ciemno, strasznie ciemno. Księżyc dopiero gdzieś tak o godzinie 22 chyba, jak dobrze kojarzę, wschodzi. No, to jeszcze chwilę czasu musimy poczekać. A dzisiaj prawie że pełnia. Także będzie jasno.